Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was z Kaplicy Księży Sercanów w Kluczborku. Chcę przygotować się do przeżywania drugiej niedzieli zwykłej. Rozważanie nasze rozpoczniemy od pierwszego czytania, bardzo ciekawego, z pierwszej księgi Samuela, trzeci rozdział, wiersze od 3 do 10. Samuel jest młodym chłopcem, jest na wychowaniu kapłana Helego. Śpi, w nocy słyszy głos. Nie wie, czyj to głos. Dopiero Heli oznajmia, że to głos Pana Boga. I gdy usłyszę ponownie głos, niech odpowie: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Myślę o tym ważnym stwierdzeniu, ważnym modlitewnym wołaniu do Pana Boga. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Wciąż odkrywamy, że modlitwa to przede wszystkim słuchanie Pana Boga, to przyjmowanie Jego natchnień, to pozwolenie, aby Bóg prowadził nas. Dlatego w życiu chrześcijańskim nieodzowna jest Biblia, nieodzowne jest Słowo Boże. Chcemy karmić się Słowem Bożym, chcemy, żeby to Słowo Boże przyjęte, przyjmowane przez nas, asymilowane, pamiętane, owocowało. I Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersze 35-42, początek Ewangelii, początek formowania uczniów, gromadzenia uczniów. Piękna postać Jana, który swoich uczniów przekazuje Jezusowi. Znowu mi bardzo podoba się pokora, skromność Jana Chrzciciela. Wielka, wielka dojrzałość. Mówi: mój czas minął, jest lepszy pedagog, jest lepszy wychowawca, jest lepszy nauczyciel, idźcie do niego. Ta pokora Jana Chrzciciela jest zdumiewająca. Padają słowa: oto Baranek Boży, te słowa, które słyszymy w czasie mszy świętej. Rzeczywiście ów baranek kiedyś odda za nas życie na krzyżu. Pierwsze słowa, które Jezus kieruje do uczniów, to pytanie: czego szukać? Pytanie wciąż aktualne, wciąż ważne. Można szukać władzy, można szukać pieniędzy, można szukać uznania, prestiżu, a można szukać wartości duchowych, nadprzyrodzonych. I wciąż człowiek jest przed wyborem życia lub śmierci, błogosławieństwa lub przekleństwa. Abyśmy zawsze wybierali życie, a abyśmy żyli. Pada pytanie: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Takie ciekawe pytanie, bo pewnie przecież było skierowane do kaznodziei wędrownego. Trzeba uznać, że Jezus na jakiś czas zatrzymał się w pewnym miejscu. Chodźcie o zobaczyć. Widzimy stajenkę, żubek u księży Sercanów. Widzimy właśnie i przypominamy sobie, że Jezus nie miał gdzie głowy skłonić, a tutaj zaprasza do swojego mieszkania. Przede wszystkim myślę o gościnie Jego serca. Myślę o gościnie Jego miłości. Tym, że Jezus każdego nas przygarnia, przytula. To zamieszkanie razem mówi o bliskości, o zdolności formacji, prowadzenia do najpiękniejszych wartości. Ciekawe jest także to zauważenie, że Andrzej, zachwycony Chrystusem, zachwycony, mówi, że to jest Mesjasz, przyprowadza swojego brata Piotra. Też piękny obraz, jak w zachwycie, jak w tym pięknym, co doświadczyliśmy od Pana Boga, powinniśmy mieć tę zdolność przekazywania, opowiadania, zapraszania. Co wydaje się nam wartościowe, staje się bogactwem także innych osób i my o to zabiegamy, o to się staramy. Ewangelia bardzo subtelnie mówi o Eucharystii. Dziś sobie zadajemy pytanie: gdzie mieszkasz, Panie? A w kaplicy, w kościele, w tylu kościołach mieszka Jezus Chrystus. Dlatego śmieliłem się ten filmik nagrać z kaplicy. Tu mieszka, tu jest pewnik, że jest. Tu jest oczekiwanym. Tu jest to zamieszkanie, to jest ta bliskość, tu jest ta zażyłość, tu jest ta intymność. Na pewno także Jezus mieszka w wielu, wielu rodzinach. Tam czuje się u siebie, tam czuje się swojską, tam czuje się przyjacielem. Gdzie mieszkasz, Panie? Mieszkasz także w moim sercu.
Oby tak było, by to moje serce było czyste, piękne, godne Pana Boga i wtedy, kiedy przyjmuję Cię w komunii, zamieszkujesz moje sercem i obyś się czuł tam wspaniale. Nie jak w stajni, może zziębniętym, w chłodzie, wśród zwierząt, ale w dużo przyjaźniejszych klimatach. Oby tak było, na nadchodzący czas błogosławię Was. Pozdrawiam z Kluczborka, z mojej rodzinnej miejscowości. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i uzdolni, aby słowo życia przynosiło owoce, aby słowo życia dawało żyć. Zapraszam w środę na godzinę 20, kolejna katecheza przez internet na temat Apokalipsy. Ostatnio nie była, tak w filmie Was zapraszałem, w filmiku, który nakręciłem, zapraszałem, ale przecież był wieczór fatimski. Ale teraz już zapraszam, środa, godzina 20. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego nie zstąpi na Was i pozostań na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam.